Witajcie i witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls. Jak wam obiecałem, pójdziemy i pokażę wam miejsce, gdzie można zdobyć bardzo dużo Green Titanite Shards. Oczywiście w tym celu musimy się najpierw pozbyć tego drania. I teraz będą tutaj przylatywać na nas muchy. I te muchy są upierdliwe, bo jest ich cholernie dużo. Może nie aż tak cholernie dużo, ale ich jest trochę. I zabijamy te dwie. Trawnią. I wylatują nam kolejne dwie. Możemy je tak naprawdę olać, ale one by nas z czasem zaczęły denerwować, więc poczekamy chwilę i zabijemy je wszystkie. Skoro mamy muchy z głowy, to będzie dla nas w sumie bardzo przydatne. To możemy ruszyć przez to oślizgłe bagno. Oczywiście ono nas będzie zatruwać. Damy się zatruć, ale nie będziemy się tym w żaden sposób przejmować, bo i tak będziemy zatruci przez większą ilość czasu przebywania tutaj. Zabierzemy te dusze. To nie zmienia faktu, że możemy to, co chcemy zrobić dość szybko. I tam, widzicie ten przedmiot? Tak, tam właśnie zmierzamy. Tutaj zaraz powinni zacząć atakować pijawki. Jest już jedna. Nie stanowi to żadnego zagrożenia. Znaczy żadnego to nie... Aż tak optymistycznie to nie jest. Tylko nie stanowią one dużego zagrożenia. No, chyba że ich się zbierze tyle, co zaraz tutaj zobaczycie. Że ich może być naprawdę dużo. Ośmielasz się pluć na mnie. Niestety to źródło Green Titanite. Czyżby coś tutaj mnie chciało zjeść? Zapomniałem ulepszyć ogniska, ale i tak będziemy musieli do niego wrócić. No, dopiero jak zabijemy je wszystkie. To jest któregoś z rzędu wypadały właśnie Titanite Shardy. Nie pamiętam z którego. Boże. Nie mogę sobie za bardzo pozwolić na to, żeby oberwać. Tutaj mamy zwykłego Titanite Sharda. Chyba że faktycznie przydałby nam się ten pierścień, dzięki któremu wypada więcej przedmiotów. To z tym pierścieniem to byłaby naprawdę farma Green Titanite Shardów. O, z tego nam wypadło 5, proszę państwa. Tu jest dwuręczna kosa. Jeszcze z jednego tutaj, bodajże za ostatnim przejściem, też mi wypadło coś koło 6. Więc ogólnie chodziłem z 12, co było bardzo fajne. Dobra, skoro to miejsce odkryliśmy, tam nie ma co iść, to pokażę wam inny sekret. Sekret, który jest bardzo zabawny, bo... O, tam minąłem trochę. Też kolejne pijawki. Na chwilę je olejemy.
Teraz się nimi zajmiemy poważnie. Ty idziesz do piachu i ty idziesz do piachu. A my idziemy do góry. Dobra. Wkurza mnie to syczenie. Tutaj ten pan trzymał bodajże tarczę. Tak, plank shield, która w zasadzie nie jest użyteczna. I... no, nic tu więcej nie ma. Nieprawda! Jest iluzoryczna ściana. A tu jest skrzynia. Które jest człowieczeństwo. No i to by nas w sumie satysfakcjonowało. Ale nie! Tu jest kolejna iluzoryczna ściana. Za którą wchodzimy do wielkiej pustki. I tu wam pokażę tylko i zapalę ognisko. Ale już na dół nie będę schodził. Bo zrobię to... O, coś się gdzieś musiało rzucić za mną. Tutaj gdzieś coś spadło. Do wielkiej pustki. I tu się schodzi na dół po tych gałęziach. Tam się dochodzi do bardzo fajnego miejsca. Ale o tym w jakimś odcinku specjalnym. A na razie powróćmy do naszego ogniska tutaj. To przy okazji podsycimy ogień, żeby mieć 10 flaszek, które się nam bardzo przydadzą przy konfrontacji z bossem. I możemy dwa poziomy sobie dać. Gdzie nam się to przyda? Bodajże w dexterity. W endurance. Endurance na razie nie jest nam tak bardzo potrzebne, nam jest potrzebna żywotność. Siła też w zasadzie, ale to powoli, powoli. Okej, i czas wyruszyć na bossa. Czyli tam, na tą dziwną górkę. Olejemy totalnie te muchy. Wcześniej się tak bardzo chciałem zająć. I tym razem będziemy uważali na poziom trucizny. Aż wy cholerne muchy. Jednak doleciałyście do mnie. Skurczysyny. No. Tyle was było. Tam jeszcze chyba jakieś kolejne muchy lecą, ale one już nie będą nas denerwować. Teraz jest ważne to, aby ściągnąć tego kolesia, który jest tam. Będzie rzucał w nas kamieniami. Słyszę bzyczenie. Tak jest. Tylko że on musi pobiec za nami, a nie... rzucać nas. O, biegnie. Tak jest. Takim kamieniem nie chcemy oberwać. Ale on jest prosty do zabicia. Kiedyś niby
niby mogłem mieć z nimi problemy, ale na początku oni są trochę przerażające, jak zaczynają turlać ten kamień, ale kiedyś nie używałem backstabów, więc faktycznie zabicie go mogło sprawiać problem. No. Nie chciał zacząć obrywać. Tam jest drugi koleś z kamieniami. Ale z nim już możemy walczyć tutaj. Nie, tamtego ciągnęliśmy, żeby nie walczyć dwoma. Co domyślacie się, że mogłoby się skończyć niefajnie. I mieczyk w dupkę. I jeszcze raz. Dawaj ten kamień. No. I problem z głowy. I teraz tam widzicie, stoi takich trzech. I z takimi trzema my nie chcemy mieć nic do czynienia. Tutaj się uleczę. Więc przejdziemy tutaj. Totalnie bokiem. I tu będziemy musieli przejść tylko przez kawałeczek bagna. I tamtych trzech pajaców omijamy z daleka. I w ogóle nie zwracamy na siebie ich uwagi. Są nam totalnie do szczęścia zbędni. Jak widzicie, tu wszędzie są pajęczyny. I są tacy goście. Oni nie są wrogo nastawieni. Ale też nie polecam ich zaczepiać ani zabijać, bo jak się ich zabije, to wypada z nich masa robali i dopiero one są problemem przy zabijaniu. Tak to jeszcze oni sami w sobie nie są problemem. O, możemy Maniter Mildred przyzwać. To mi się podoba, może jeszcze ktoś tutaj chce zostać przyzwany. Pokonaliśmy ją i teraz możemy ją przyzwać. No dobra. Bez owijania w bawełnę, czy ta tarcza będzie dla nas użyteczna, czy coś innego będzie dla nas bardziej użyteczne? Tu już nie ma trucizny. Coś, co ma większe stability. O, tarczę wyłączyłem. Czy ja nie wziąłem Eagle Shield? Nie. Co ze mnie za pacan? Nie zdobyłem Eagle Shield. No dobra, na razie ta tarcza jest najlepsza. Tym bossem nie ma większych problemów, należy uważać tylko na ten ogień, pilnować, żeby się w nim nie znaleźć i nie zostawać zbyt długo przy nim, bo właśnie to może się stać. On używa takiego obszarowego ataku, który bardzo szybko i bardzo nieprzyjemnie może nas zdjąć. Jak on atakuje mieczem, macha w nas tym mieczem, to najlepiej stać jak najbliżej, wtedy ona nie może nas nawet dosięgnąć. Jak ona macha mieczem, to ona atakuje magią, więc tarcza w
Dobra, nie ma dużej obrony przed magią. Na dużo się nie zda. O, teraz będzie wybuch. Jak widać, tam Man Eater Mildred sobie jakoś nie bardzo radzi tutaj. Te ogniste plujki tego badziewia znikają po jakimś czasie. Ale tak czy siak należy na nie jak najbardziej uważać. Coś chyba się zginie, ten Man Eater Mildred. O! Dostaliśmy bonusowe doświadczenie za to, że była w powietrzu. O! Teraz dostaliśmy paso. Oż! A, dałem na sobie wylądować. Czas się troszeczkę odsunąć. Zużyć flaszkę. I iść dalej naparzać. Prosto w obłok. O! Może jej się nawet nie zginie. Ej, czemu to nie dostaje? Co za... padzie. Hell yeah. I dostaliśmy Soul of Quillax, z tej duszy możemy stworzyć bardzo fajne dwie bronie. W sumie fajne, jedną stworzyłem, nie za bardzo mi się podobała. Ale zobaczymy tą drugą. Jak już będzie możliwość tworzenia tych broni. No to zejdziemy na dół i będzie dzwoń, dzwoneczku, dzwoń. Co się stanie teraz? Co się stanie? Otworzyło nam się przejście do Sen's Fortress. Brama koło kowala, której siedział rycerz w takiej grzybowatej zbroi. I będziemy mogli wreszcie przejść do Sen's Fortress. Tutaj jest winda. Ale trzeba ją aktywować z dołu. Tu jest ukryta. Znaczy, iluzoryczna ściana. O! I teraz... Dobra, pogadamy najpierw z nim. Oh dear, what have we here? Are you a new servant? Najlepiej odpowiedzieć tak, to nie ma żadnego znaczenia. Do niczego się nie zobowiązujemy w tym... Przepraszam, w tym momencie. But you have no eggs. Ha, no matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Specjalnie na początku gry wziąłem naszyjnik, który to jest tutaj bodajże, pod nazwą Penant. Penant, bez efektu. I dzięki temu, że to wzięliśmy, będziemy mogli pogadać z tą babką pająkiem, z którą bez tego... bez tego naszyjnika nie mogliśmy w ogóle zamienić słowa. Pokazywały się tylko kropki, tylko i wyłącznie kropki. O, teraz też się pokazują tylko i wyłącznie kropki. How is it possible? To miało działać. Dobra, napiszcie w komentarzach, co zrobiłem nie tak. Tutaj weźmiemy tylko... Odblokujemy, tak, miałem odblokowane, ale nie dołączamy do niej. Tak, mogę jedno zużyć.
Mogę jedno zużyć, duszę. A, mogę jedną zużyć, mogę po prostu ją zużyć. I teraz mamy już Estus Flaska plus 2. Tutaj nie będziemy odpoczywać, bo najlepiej powrócić do tamtego ogniska tam, z którego startowaliśmy, ale jeszcze przy okazji rozpalimy jedno ognisko. Dobrze jest zblokować, znaczy znaleźć tą iluzoryczną ścianę i dojść do tej pani pająka, bo jak już dostaniemy możliwość teleportowania się, spoiler, teleportowania się pomiędzy ogniskami, to będziemy mogli się tam, do tamtej pani teleportować. Stąd na razie pójdziemy, tam widzicie takie macki. Tam jest Ceaseless Discharge. Taki bardzo fajny boss, którego można zabić sposobem, ale teraz tego nie będę robił, zrobimy to dopiero jak będzie nam potrzebne przejście tutaj. Tam jest też bardzo fajna zbroja, Gold Hemd, ale na razie nie jest nam za bardzo potrzebna. Chociaż sobie mogłaby nam posłużyć zamiast tej zbroi, ale co tam. Przeniesiemy się do ogniska.